A oto nowy vlog na moim kanale. Dzisiaj pierwsze nawrócenia. Dzieje 2-3-2, 3-2-1. Słowa te dogłębnie nimi wstrząsnęły. Dlatego pytali Piotra i pozostałych apostołów: bracia, co mamy czynić? Piotr odpowiedział: nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego, bo obietnica Boża dotyczy was i waszych dzieci oraz tych wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła do siebie. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: oderwijcie się od tych przewrotnych ludzi, a ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. W tym dniu przyłączyło się do nich około 3000 ludzi. I tutaj apostołowie mówią: oderwijcie się od przewrotnych ludzi, od tych, którzy żyją bez Jezusa, od tych, którzy słuchają tego, który żyje w ciemności. Nie żyjmy z tymi, którzy po prostu mają na nas zły wpływ. Oczywiście módlmy się za nich, oczywiście głośmy im Ewangelię. Mówmy, że światłość jest lepsza, mówmy, że Jezus nas zbawił na krzyżu, że w Jezusie mamy życie wieczne, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, że Bóg przebaczy im grzechy, jeżeli się nawrócą. Dar Ducha Świętego jest dla każdego chrześcijanina. Nie na próżno modlimy się i wołamy: przyjdź Duchu Święty. Nie na próżno chcemy w naszym życiu mocy Ducha Świętego, tak? Nie na próżno często wołamy: ześlij ogień. Duchu Święty, rozpal nas swoim ogniem, abyśmy płonęli tym ogniem, abyśmy szli z Twoją mocą, z Twym ogniem do tych, którzy muszą usłyszeć o Ewangelii, muszą usłyszeć o Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem, Panem, Królem i Zbawicielem. Nie żyjmy, bracia, przewrotnie, nie żyjmy w grzechu, bo Chrystus nas uwolnił, bo w Chrystusie jesteśmy wolni, prawdziwie wolni. Naśladujmy Jezusa i nie pozwalajmy szatanowi wchodzić do naszego życia, do naszych umysłów czy do naszych serc, bo to są miejsca, które może zająć tylko Bóg, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Ewangelię, dziękujemy Ci za zbawienie, za to, że odpuszczasz nam grzechy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pragniesz działać w naszym życiu, uwalniać, uzdrawiać, że pragniesz, abyśmy głosili Ewangelię i nas posyłasz. Posyłaj nas do tych, którzy potrzebują Twojego słowa, którzy Ciebie, Panie, potrzebują. Amen. Dziękuję za obejrzenie najnowszego vloga tutaj na moim kanale. Posłuchajmy troszeczkę piosenki, która leci w tle. Jezus mówi: na wieki kocham Cię i nigdy nie przestanę. Mówi Pan: kocham Cię. Naprawdę Bóg nas kocha na wieki. Amen.